Świkliński, finalista turnieju o puchar Kazimierza, imienia Kazimierza Górskiego. Mikołaj, najlepszy bramkarz do tego, ale nie tylko bramkarz, bo dzisiaj próbowałeś i na bramce, i w polu. Chciałeś pomóc drużynie w finale, niestety nie udało się. Tak, niestety szkoda mi tej okazji, która miałem ją tutaj. No niestety piłka mi uciekła i niestety nie strzeliłem, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tego turnieju. Zajęliśmy drugie miejsce, doszliśmy do finału samego. Myślę, że za rok powtórzymy to, ale tym razem wygramy i no, mam nadzieję, że za rok będzie lepiej. No do tej pory to boisko, ten stadion był dla Was szczęśliwy. Wygrywaliście tutaj niestety na koniec. Zbyt mocny przeciwnik, jak to oceniasz? Myślę, że przeciwnik nie, tylko zabrakło nam dwóch naszych zawodników z powodu kartek i to dosyć kluczowi nasi zawodnicy, bo i robili dużą przewagę naszego zespołu i niestety zabrakło ich, bo przez kartki. No i to też trochę może utrudniło grę naszej drużyny, ale przeciwnik też nie był bardzo nie należał do łatwych i myślę, że takie spotkanie tylko nas wzbogaciła, jeżeli chodzi o nasze umiejętności i ten. Mikołaj, jesteś bardzo wszechstronny. Ty jesteś bardziej bramkarz, czy bardziej jednak zawodnik z pola, napastnik? Dokładnie. Bardziej jestem bramkarz, nominalnie gram na bramce, ale jeżeli drużyna potrzebuje kogoś, żeby pobiegał i żeby doskoczył do kogoś, żeby na te ostatnie minuty wszedł, to jak najbardziej jestem do dyspozycji na takie mecze. Ja zapytam, gdzie ty wolisz grać? Ja wolę grać na bramce, bo tam przez te wszystkie lata zazwyczaj występowałem, ale jak wejdę na te 15 minut, nawet 20 do tego pola pobiegać, to też mi to sprawi niesamowitą frajdę. Wracacie mimo wszystko uśmiechnięci do domu. Tak. I powiedz, jakaś dzisiaj, w jaki sposób zamierzycie świętować to? Świętować nie mam pojęcia, ale na pewno nie wrócimy z tego turnieju jakoś niezadowoleni, ponieważ zajęliśmy drugie miejsce w Polsce. To jest i tak wielkim osiągnięciem dla naszej kadry, bo od wielu dawno lat nie powtórzyło się to, więc no. Mam nadzieję, że świętowanie będzie huczne. Jasne. Ty grasz w jakiej drużynie normalnie? W ŁKS-ie Łódź. No to kurczę, ŁKS, widzę, ty masz tutaj wicemistrzostwo, ŁKS z awansem bodaj, tak? ŁKS z awansem, tak, w tym sezonie w Ekstraklasie nasza drużyna będzie grała. No będę przychodził, karnet już wykupiłem swoją drogą i będę przyjeżdżać na ŁKS.